Cześć, tu Marek i Rośliny. Witam Was z gdańskich tropików. Dzisiaj mam do odpakowania paczkę, która jest prezentem od widza. A mówię o tropikach też dlatego, że ta roślina, którą tutaj mam, jest z tropików. A poza tym jest strasznie gorąco. No dobra, już nie przeciągam. Zapraszam Was na odcinek. Te puszki tutaj stoją nieprzypadkowo, bo one są, tylko że się troszeczkę kiwają. Nieważne, one są nawiązaniem do tego, co mam w tej paczce. Tak samo ta książka. Zobaczcie tę książkę. Widzicie, w jakim ona jest stanie. To są owoce krain dalekich, które Włodek kocha. Kocha tę książkę. Owoce też, ale tę książkę uwielbia, dlatego jest ona już w takim stanie, bo jest bardzo stara. Chyba muszę mu kupić nową jeszcze jedną, żeby była taka jedna pokazowa, a druga, żeby była taka zjechana. Ale w tej książce również jest o tej roślinie. Dostałem taką propozycję od widza. Jerzy się odezwał do mnie już jakiś czas temu i zapytał mnie, czy może bym nie chciał od niego tej rośliny. I ja wtedy, akurat wtedy byłem w szale tych nasion, hoi i tak dalej i mówię, nawet nie wiem, czy ja mam na to czas i miejsce i wszystko. Ale w sumie, no jak napisał i się przypomniał, ja szczerze powiem, że już o tym w międzyczasie nawet zapomniałem. Bo tyle tych wiadomości jest na Insta, że naprawdę ciężko jest przypomnieć sobie o czymkolwiek, a tym bardziej to przypadkiem zobaczyć, dlatego że to codziennie to jest po prostu 500 nowych powiadomień, wiadomości, czegoś, jak ktoś nie pisze codziennie, to ginie. No ale dostałem te propozycje i bardzo mi miło, bardzo za to dziękuję. Zresztą dawno nie dostawałem żadnych roślin od nikogo, więc wow, jestem zachwycony, bardzo dziękuję. Mówił Jerzy, że będzie próbował z pakowaniem i w ogóle, żebym nie był surowy przy ocenianiu. No jak dla mnie to super spakowane. Sztywno, nic nie latało. I w dwóch pudełeczkach na wszelki wypadek, słuchajcie, bo bał się, że z jednym się coś stanie i wtedy będę miał chociaż jakieś zabezpieczenie dodatkowe. Ale co jest w środku? Ale to są bycze. Ja, ale to jest wielkie. Zobaczcie. Tak bym chciał, żeby nie zniszczyć. Jejku, ale jaja. Zobaczcie, jakie wielkie nasiona. Znaczy, to już jest kiełek. To jest chlebowiec różnolistny, zwany też jackfruitem. Tadam! A my lubimy jackfruity, zwłaszcza Włodek. Jak zrobiłem mu curry indyjskie właśnie z jackfruitem, to powiedział, że lubi ten smak i teraz mam mu robić, więc nakupowałem kiedyś w promce, nawet wrzucałem na Instagramie kiedyś relację, że gdzieś tam w Leclercu była promocja, bo wyprzedawali te jackfruity, więc jeszcze mamy tylko dużo. No ale mam tutaj takie małe jackfruity, które niedawno, jak widać, wykiełkowały, ale wielkie są te pestki. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, bo nigdy nie widziałem tych pestek, tak w ręce nie miałem. Myślałem, że one są mniejsze, ale same owoce też są ogromne. Za chwilę Wam o tym opowiem, tylko odpakujmy. Ta ma mniejszy korzonek, ale na mokro wszystko super. Widzę, że to świetnie się ma. Zobaczcie, druga. Korzonki mokre, super, nawet nie uschło nic. No, bardzo dobrze spakowane, dziękuję bardzo. Udało się. Wspaniale. Zobaczmy w tej drugiej paczce, bo czy jest tak samo, czy inaczej. Na szczęście jest bardzo ciepło. Więc dla nich dobrze, bo jackfruity są wrażliwe na niskie temperatury. A dla nich niska temperatura to już jest poniżej 20 stopni. One już poniżej 20 są nieszczęśliwe, a poniżej 15 to już zaczynają zrzucać liście. Więc naprawdę nie są to rośliny do naszego klimatu. Absolutnie do domu. No i spójrzmy tu. Też wszystko w porządku. Ekstra. Ten ma takie korzonki zwinięte bliżej siebie. I taki jest bardziej skromny. Taki też malutki. Super, ale jaja, to będzie ich aż tyle. Wow. Mega się cieszę, bardzo dziękuję. Naprawdę mega super. Ale czad. Nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądało. W ogóle co to jest? To jest liścień? Mhm. Taki gruby? Nie, to jest jakby... Ja nie wiem. Naprawdę, bo no zobacz, jakie to jest grube. To wygląda jak liść drzewka szczęścia. Grubosz.
No grubosza, dokładnie tak. Nie, to po prostu chyba z tego brakuje tutaj, widzisz, tego elementu, tak jakby... Nie wiem, nie widziałem procesu kiełkowania, ale jestem pod wrażeniem, jestem zauroczony tym, super to wygląda. Tak, bo tutaj to dopiero się rozdziela. Pokażę wam wszystko na zbliżeniach jeszcze, ale się jaram. Dobra, teraz wam powiem o tym jackfrucie, tudzież chlebowcu, bo jest to drzewo bochenkowe, bo drzewo chlebowe to jest trochę co innego, a to jest drzewo bochenkowe, takie nazwano. No bo przypomina w sumie trochę chlebek, a poza tym jest no, wielkością takim bochenek. Ale poza tym jest też podstawą jedzenia w Indiach. Ten chlebowiec różnolistny, czyli jackfruit, pochodzi z Indii. On tam występował już kilka tysięcy lat przed naszą erą. I z Indii rozprzestrzenił się w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza, bo tam po prostu klimat jest odpowiedni. To jest roślina, która uwielbia ciepło, słońce, deszcz. Musi mieć wilgotno i musi mieć ciepło, żeby dobrze rosnąć. A rośnie do 25 metrów. Więc chyba nam się nie zmieści w domu. Ale myślę, że w uprawie doniczkowej do 25 metrów nie ma szans dorosnąć. Jeśli chodzi o wielkość liści, to one osiągają do 25 cm, ale w doniczkach podobno tak do 15. Liście są w ogóle ładne. Ja nie wiedziałem tego. Jakoś tak nie pamiętam. Widziałem tego jackfruta w którejś palmiarni, ale nie pamiętałem, jak wyglądają dokładnie liście. I zobaczyłem na zdjęciu i stwierdziłem, że całkiem fajnie wyglądają, więc to będzie dodatkowa atrakcja. Poza tym, że będzie to po prostu drzewo owocowe, tropikalne w domu, a raczej może i cztery, to same liście też są bardzo atrakcyjne i fajnie wyglądają. Jeśli chodzi o wzrost, to ono rośnie tak dosyć krzaczasto, w sensie to drzewo bardzo szybko się rozgałęzia nisko przy ziemi, przez co pokrój jest taki zwarty i krzaczasty. Nie jest to taki 1,5 często, tylko po prostu taki krzak, który zaczyna rosnąć bardzo wysoko. No i owoce osiągają do metra długości. Tak, 1 metr i nawet 30 kilo. Ten owoc jest tak twardy, że trzeba go rąbać siekierą albo jakąś maczetą, żeby dostać się do środka, bo pokryty jest takimi kolcami, każdy taki kolec to jest pozostałość jednego kwiatka, bo jest to taki owoc złożony, który ma w sobie dużo pestek i jest po prostu zrośnięty, tak jak truskawka trochę. No ale w tej książce też się trochę o tym dowiedzieliśmy. Włodek czytał mi przed chwilą nawet jeszcze, bo on tak lubi czytać na głos tę książkę. Drzewo bochenkowe tutaj nazwane. Po polsku kiedyś tak się to nazywało bardziej popularnie, ale w tej chwili mówi się jackfruit po prostu bardziej. Chociaż to drzewo bochenkowe też brzmi fajnie. Tutaj są zdjęcia. Co prawda one są czarno-białe i no raczej nie są szałowe dla nas teraz, dla nasze standardy, ale kiedyś takie zdjęcie to i tak było niewyobrażalne, żeby zobaczyć w ogóle takie coś. Nawet ludzie nie słyszeli o takich owocach, a co dopiero zobaczyć, jak to wygląda. Ale trzeba mieć wyobraźnię, żeby to sobie zobrazować tak naprawdę w porównaniu do tego, co teraz, jak jest kolorowy obraz wyższej jakości. Pokażę wam zdjęcia oczywiście, jak to wygląda, bo na żywo jackfruity jest ciężko zobaczyć u nas w sklepach, dlatego że one bardzo źle znoszą transport. One nie mogą być przewożone w bardzo niskiej temperaturze. Znowu, bardzo niska temperatura dla nich to nie jest 0 stopni, tylko dużo więcej, bo one gniją po drodze, jak mają zbyt zimno. Więc po drodze zgniją zamiast dojrzeć, no i przychodzą do nas już zmarnowane. Po prostu nie są to trwałe owoce. Dlatego nie podbijają tak świata u nas w Europie, bo po prostu zbyt daleko od nas rosną. Ale można kupić tego jackfruta właśnie w formie puszki i no, nadaje się do jedzenia. Jak dla mnie jest ok, zwłaszcza ten zielony, bo zielony to jest niedojrzała forma. Z tym jackfrutem jest trochę tak jak z papryką, za młodu jest zielony. I wtedy jest on traktowany jako warzywo. A później robi się żółty, taki kremowo-żółty, no z czasem robi się brązowy, tak jak większość takich owoców, i on wtedy no już zaczyna się psuć. Ale jak jest taki kremowo-żółty, to wtedy jest dojrzały i się wtedy go jada jako owoc. Więc ma dwa zastosowania. Można go jeść albo na surowo, albo taką zieloną formę, mniej dojrzałą, to tak jak z papają trochę. I też można go przygotować, na przykład dodając zamiast mięsa. On ma fajną konsystencję w ogóle jako owoc, bo ma taką konsystencję trochę włóknistą, taką trochę, zwłaszcza no, mówię o tym zielonym. On przypomina trochę strukturą mięso, dlatego przez wegetarian jest dosyć lubiany jako substytut mięsa, który dodaje po prostu konsystencji, no bo wiadomo, że taka konsystencja trochę inna też jest atrakcyjna, jak się je.
a w smaku jest ciekawy. Ale żeby mieć takie nasionka, najpierw trzeba mieć kwiaty i owoce. Jeśli chodzi o jackfruta, to jest on rośliną jednopienną, czyli produkuje kwiaty zarówno żeńskie, jak i męskie na jednej roślinie, na tej samej. Dzięki temu każda roślina, każde drzewo daje owoce. A kwiaty różnią się troszeczkę kolorem i wyglądają niezbyt atrakcyjnie, wyglądają trochę jak takie nierozwinięte jeszcze owoce małe. Kwiaty żeńskie są jaśniejsze, bo mają tam białe wewnątrz kwiatki. A żeby utrzymać taki 30 nawet kilogramowy owoc, jackfruit wypuszcza specjalnie te żeńskie kwiaty w taki sposób, że na grubym pniu, na grubym pędzie wychodzi taka krótka wypustka, na której jest ten kwiat. No i jak się zapyli, to powstaje owoc, który rośnie, zaczyna ważyć coraz więcej, ale dzięki temu, że rośnie na takim grubym konarze, no to po prostu nie złamie się pod jego ciężarem ta gałąź i owoc nie odpadnie przedwcześnie. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem rozmiaru tych pestek. No super, mega i strasznie się cieszę, bardzo dziękuję za to, bo czuję, że może być fajnie uprawiać te jackfruity. Raczej nie liczę na to, że doczekamy się własnych owoców, bo wiecie, no to trochę by było jajo, jakbyśmy mieli tutaj swoje owoce, bo to trochę czasu by musiało minąć. Z ciekawostek mogę wam jeszcze powiedzieć, że ten chlebowiec różnolistny nazywa się tak dlatego, że liście różnią się u niego w zależności od wieku pędu, na którym rosną. Bo na młodych pędach młode listki mają taki piłkowany brzeg, a z czasem robią się już kolejne liście gładkie, więc jest to też mega ciekawe, że tak się to różni. Ciekawe dlaczego. Nie mam pojęcia, ale będę chciał to zaobserwować u siebie. Mam nadzieję, że te jackfruity się przyjmą i będą rosły. Posadzę je do ziemi, nie do żadnego bigosu, tylko normalnie do ziemi. Do jakiejś takiej mieszanki przepuszczalnej. One lubią pH w granicach 5-7, więc lekko kwaśne. No i nie można ich ani za mocno podlewać, ani za słabo. Są wrażliwe na przelanie, ale są też wrażliwe na suszę. Zwłaszcza młode rośliny są wrażliwe na suszę i na nadmiar słońca również. No jeżeli nie będzie, wiadomo, podlane i będzie miał za dużo słońca, to po prostu może uschnąć. Oczywiście, tak jak mówiłem, niska temperatura jest bardzo szkodliwa, zwłaszcza dla takich malutkich roślinek, więc trzeba je chronić przed chłodem, ale na razie nam to nie grozi, mamy 20 parę stopni. Jeszcze przez jakiś dłuższy czas. Wyczytaliśmy w tej książce jeszcze, że te pestki można też jeść, jak się je upiecze, tak jak kasztany. I smakują podobnie. Podobno. Nie wiem, nie zamierzam próbować, wolałbym jednak doczekać się takich kiełków, małych roślinek, niż zjeść te kasztany. Nie wiem jak wy. Ale super, bardzo dziękuję, naprawdę mega miło i nie spodziewałem się, że te rośliny będą takie duże. Myślę, że to będą takie, no wiecie, jakieś bździągwy, a to jest naprawdę duże. Zwłaszcza, że to jest dopiero kiełek. No, już nie chcę ich tutaj połamać, poniszczyć. Słuchajcie, powiem wam jeszcze, że ta Lea, którą mam tutaj, ona no, ma tutaj ten kwiatostan swój, nie wiem co dalej z tym będzie, ale no żyje, rośnie. Tak jak mówiłem kiedyś, polecam tę roślinę, jest całkiem fajna. Przeżyła zimę, chociaż jak miała mało słońca, to trochę cierpiała, trochę odchorowała, to w sensie zgubiła tam z jeden pęd na dole, zabiła w ogóle i tak dalej. Jak miała za ciemno, to po prostu nie chciała rosnąć i zrzucała trochę liście. Ale jak wyszło słońce, zrobiło się lepiej, to ona też zaczęła odżywać, wypuściła nowe liście, a teraz nawet wypuszcza kwiaty. Więc bardzo fajnie. No i kolor też jest taki ciekawy, bordowy, mi się bardzo podoba, fajna jest ta roślina. No i teraz w Obi była do kupienia znowu, więc bardzo miło. A ja mam tele jako prezent, który sam sobie kupiłem od przyjaciół, dostałem kiedyś taki bon prezentowy do Obi, żebym sobie kupił jakiegoś kwiatka, więc sobie kupiłem. I cały czas mam i żyję i się bardzo cieszę. Więc dziękuję też za to. No i słuchajcie, dziękuję oczywiście patronom, którzy wspierają mój kanał. Bardzo zachęcam do wspierania i do subskrybowania, bo już mamy prawie teraz już mamy ponad 27 tysięcy, więc zbliżamy się do tych 30 cały czas, ale bardzo wolno. Czekam na to, żeby było więcej, wiadomo, no. Dla mnie to też jest coś i to jest też znak, że idziemy w dobrym kierunku. Poza tym zachęcam też do komentowania tego odcinka, żeby miał lepsze zasięgi. Napiszcie proszę komentarz bochenek. To będzie takie hasło na dzisiaj. Bochenek na koniec. No bo to jest drzewo bochenkowe. Mam nadzieję, że nie urośnie do 25 metrów, ale może tak do 3 urosnąć u nas w domu. Zgadzam się. I teraz jeszcze pytanie specjalne od Włodka. Czy ktoś ma te owoce krain dalekich? Jak tak, to czy lubicie, czy czytaliście kiedyś w dzieciństwie? No bo wiadomo, że teraz to sobie można w internecie wszystko zobaczyć, ale kiedyś tak nie było.
Ja jeszcze pamiętam czas, jak nie było internetu, więc no. Słuchajcie, i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście zachęcam do słuchania też mojego podcastu, bo wrzuciłem kolejny podcast. Strasznie długo czekałem, 4 dni, 4 doby od wrzucenia na YouTube'a, żeby oni to sprawdzili i zatwierdzili jako niewłaściwy podcast, bo jak jest niewłaściwy według nich, to od razu obcinałem zasięgi, ale i tak jakby te podcasty, no na razie jeszcze nie mają super zasięgów, więc jak ktoś lubi true crime, to zachęcam, na Nocne Marki zapraszam. A jak ktoś nie wie, to jeszcze od Włodka taki news, że autorami tej książki jest dwoje profesorów, którzy są ze Skierniewic i Cytryna Skierniewicka jest w Polsce dzięki nim. No i to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych.